Kolejne rozstrzygnięcie, najlepsza przestrzeń publiczna województwa opolskiego. Bardzo ciekawy konkurs, dlatego że pokazuje pracę wielu osób, ale też przez te ostatnie lata pokazuje sposób zmiany myślenia o przestrzeni publicznej. Mówię to też, bo w 2013 roku, kiedy rozpoczynałem tutaj pracę, jednym z bardzo ważnych nowych programów pieniędzy unijnych była rewitalizacja, czyli przywrócenie do życia przestrzeni, która ma służyć ludziom. I to chyba był taki moment przełomowy, kiedy zaczęliśmy myśleć, że to nie wystarczy tylko pomalować elewację, ją ocieplić, okleić styropianem, wymienić okna, ale żebyśmy zaczęli myśleć kategoriami potrzeb ludzi. I to jest coś, co bardzo mocno zagościło w naszej przestrzeni. Bo później oczywiście, oprócz programu rewitalizacji, szliśmy w programy związane z bioróżnorodnością biologiczną, gdzie też mieliśmy taki komponent inwestycyjny i też pojawiały się projekty całkiem na terenach, które w ogóle nie wyobrażaliśmy sobie, że one mogą służyć ludziom. Więc tak naprawdę najlepsza przestrzeń publiczna zmieniła mentalność dysponentów gruntu, zmieniła mentalność architektów, projektantów, dlatego że trzeba było pomyśleć tymi potrzebami, które są po prostu w ludziach. I sami Państwo też obserwujecie w swoich miejscach zamieszkania, jak zmieniły się te miejsca, czym były 5, 8 czy 10 lat temu, a teraz jak służą ludziom, czy to w Kluczborku, czy w Oleśnie, czy w Paczkowie, czy w Korfantowie, bo wszędzie tam po prostu zadziałał ten bardzo ważny impuls. Ludzie potrzebują czegoś nowego, potrzebują dobrej jakości i my przy tej jakości właśnie jesteśmy. I dzisiaj oczywiście nagradzamy najlepszą przestrzeń publiczną, ale nagradzamy również wykonawców, nagradzamy architektów, nagradzamy ludzi, którzy to tworzyli. Czy te zmiany byłyby możliwe, gdyby nie pieniądze z Unii Europejskiej? Nie stać by nas na to było i oczywiście bardzo się oburzaliśmy, że w momencie, kiedy Unia Europejska daje nam pieniądze zadedykowane na pewne inwestycje, to jeszcze nam narzuca, jak mamy to zrealizować i jakimi kategoriami myśleć. Nikt nas nie zmuszał do tego, żebyśmy myśleli, czy też przyjmowali te pieniądze, myśleli inaczej. Ja staram się namówić ludzi, że warto zrewitalizować basen w Praszce, że warto wybudować most w Kropkowicach, że warto starą Famprę przeznaczyć na przestrzeń społeczną, użytkową dla mieszkańców Kluczborka, bo ja widziałem w tym szansę i udało się przekonać nasze koleżanki i kolegów samorządowców, że warto w tym kierunku iść. I już mamy kolejną edycję rewitalizacji, mamy kolejne pieniądze na Europejskie Inicjatywy Społeczne, mamy pieniądze na Europejskie Inicjatywy Społeczne dla Klimatu, mamy pieniądze na przeciwdziałanie zagrożeniom klimatycznym, bo Unia Europejska zobaczyła, że Opolszczyzna jest taka bardzo kreatywna w tym, że czasami nie trzeba 10 milionów złotych, a wystarczy może 100 tysięcy złotych czy 100 tysięcy euro, żeby stworzyć całkiem coś nowego albo coś odbudować. Ale też to, że jeździmy i patrzymy i widzimy, jak co się dzieje w Europie. Jak się to robi? Generalnie podróże kształcą i podróże dodają nam wiary i wiedzy. Więc tutaj na pewno te inspiracje pierwsze, które były szczególnie 20 lat temu, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to były inspiracje bardzo praktyczne. Bo my jechaliśmy i uczyliśmy się projektów w ramach odnowy wsi, uczyliśmy się projektów rewitalizacyjnych, widzieliśmy sobie, jak Europa Zachodnia radzi sobie z przekształceniami również systemowymi, bo my wchodziliśmy też i prawie że w całkiem nowy obszar gospodarki wolnorynkowej. Pojawiały się nowe pieniądze unijne w formie dotacji dla przedsiębiorców. Więc tak naprawdę bardzo dużo impulsów zadziałało 20 lat temu, żebyśmy zaczęli inaczej myśleć. Jak zmieniliśmy się mentalnie, to pieniądze już były tylko narzędziem do zmiany tej mentalności.